A nie ma takiej tabliczki milczenie jest złotem? Bez komentarza. Mamusiu, jak ty bobaska? Ale jakiego bobaska? Tam jest twoja laleczka. Ale żywego, mamusiu. Nie, nie musiałam się rozwodzić, bo ja nigdy nie byłam mężatką. Żony Miami, ona nie inwestuje w szmat tych Gucci Versace. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszego nowego formatu Party Kocha, Party Szlocha. Zasady są bardzo proste, także ja te tabliczki przekazuję na Twoje ręce. Jeśli dany wątek Ci się podoba, to podnosisz kocha. Jeśli coś Ci się nie podoba, szlocha. Dobrze, dziękuję za zaproszenie, tak w ogóle. Czy jesteś gotowa na to? Tak, jestem gotowa, spróbujmy. To zaczynajmy. Na początku coś bardzo prostego, taniec z gwiazdami. Albo nie prostego. No właśnie, to wcale nie takie proste. Muszę Ci powiedzieć, że trochę tak, a trochę tak. Dlatego, że taniec z gwiazdami był tak niesamowitą przygodą i jakby ja nauczyłam się tam tylu rzeczy i poznałam tam tylu ludzi, też mam stamtąd wspaniałych przyjaciół, że... Natomiast, jak sobie przypomnę, poziom stresu przy wejściach na żywo, 3 miesiące ciężkiej pracy, bo tak naprawdę mało kto wie, że ten format jest bardzo intensywny, przez cały tydzień się cały czas tańczy i myślisz sobie, przyjdzie niedziela, nie odpoczniesz. Harówka po prostu. Nie, nie odpoczniesz, bo w niedzielę masz więcej jeszcze prób, a w poniedziałek masz live'a, więc ja pamiętam, że po prostu byłam w takim permanentnym stresie i permanentnym zmęczeniu, ale rzeczywiście to przygoda taka, jak rzadko można przeżyć, więc tak, trochę tak, trochę tak. Jasne, lecimy dalej. Alkohol. Oj, znowu trochę tak, to raz w miesiącu, w sobotę, a generalnie tak, wiesz, ja odkąd urodziłam córkę, czyli i ciąża, czyli od 4 lat, generalnie, no niestety nie mogę za dużo pić alkoholu, więc mam tak, ale kiedyś przed tym, zanim zostałam mamą, to rzeczywiście lubiłam sobie tak wieczorem winko do kolacji, albo od czasu do czasu z dziewczynkami na mieście, tak, no a teraz tak może raz na 2 miesiące mam tak. A piątek w klubie? Nie, nie, co? Nie te czasy. Nie te czasy, już starość, moja droga. Lecimy dalej. Sukienki mini. Mini! No. No, kocham właśnie sukienki, ja chyba cię nigdy ale nie widziałam. Ja kocham taką długość midi. No mini przy tym tutaj tam nad czym pracuję, roluję, masuję, to nie. No to... Przesadzasz. Ale mam nadzieję, mówi? Że kiedyś cię zobaczymy w tej mini. No słuchaj, wszystko przed nami. Dokładnie. Seks przed ślubem. No już myślę, że teraz... Bez komentarza. Ja, moja droga, mało osób o tym wie, zdradzę Ci tutaj i ja nigdy ślubu żadnego nie miałam. Właśnie, bo wszyscy nazywali Twojego partnera Twoim mężem. Tak, teraz bardzo dużo ludzi pyta się, czy ja się rozwiodłam. Nie, nie musiałam się rozwodzić, bo ja nigdy nie byłam mężatką. Big boy. A nie ma takiej tabliczki milczenie jest złotem? Taką byś chciała? Taką bym chciała. A gdybyś miała wybrać jedną? Ja myślę, że Big Boy lubi chodzić na czarno, lubi czarny kolor, to mu postawię taką. Natomiast wcześniej było taką. Rodzeństwo dla Tosi. O matko, dzisiaj był ten temat u mnie na Instastory, czy ty widziałaś? Nie, akurat moje dziecko dzisiaj rano powiedziała tak, mamusiu, ja chcę bobaska. Ale jakiego bobaska? Tam jest twoja laleczka. Ale żywego, mamusiu. Będę go przytulać, kochać, chodzić z nim na spacerki, będę go karmiła. I ja... Znaczy wiesz, nie mówię nie, życie pisze różne scenariusze, natomiast na ten moment zdecydowanie. To kolejny wątek trochę z tym związany, bo z mężczyznami. Temat faceci z brodą. O jasne, na jasne, różowo. Na różowo. Ale wtedy? Też nie lubię brody na rumcajsa, czyli takiej popachy, bo mam wrażenie, że ma cały przekrój śniadania i obiadu z całego dnia w tej brodzie. Natomiast takie, wiesz, tutaj ładne, wymodelowane i... Męski zarost? Tak, tak. O to tak. Chodzi. Powiększanie piersi. Ja myślę sobie, że tak. Myślę sobie, że każdy, kto ma jakąś potrzebę zmiany, czuje się z czymś źle, no to myślę sobie, że należy się uszczęśliwiać. Mamy teraz takie możliwości, takie metody. Nie warto trwać w kompleksach. Oczywiście czasem jest to nieuzasadnione i wkładanie sobie pół litra w jedną pierś nie jest najmądrzejszą decyzją. Natomiast jeżeli wynika to z jakichś, wiesz, takich naprawdę sensownych decyzji, to różowy. Gucci.
Gucci, a niech będzie, że kocha. Jak to mówi moja ulubienica z żony Miami, ona nie inwestuje w szmaty Gucci Versace. Mówimy tu o Sylwii, oglądałam. O mojej imienniczce, uwielbiam ją, ale no ja myślę, że jak najbardziej. Marian tu jest jakby luksusowo. To jest mój ulubiony, to jest moje ulubione w ogóle, absolutnie kogel mogiel, klasyka. Moje ulubione zdanie, zawsze jak wchodzę do kogoś i mi się podoba, to jest największy komplement, który pada z moich ust. I właśnie Marian, to jest jakby luksusowo. Twoje stare zdjęcia. O matko, wiesz, że to jest w ogóle taki temat, że ja mam bardzo mało starych zdjęć, bo albo wycinałam sobie twarz, albo zamazywałam się na czarno flamastrem. I teraz jak ktoś na przykład mówi do mnie, ej, pokaż mi jakieś swoje zdjęcie, ile ty schudłaś. I ja nie mam, mam chyba z 5 zdjęć, więc jak już dorwę jakieś, albo wysyłają mi znajomi, to szybko, chętnie wrzucam na social media, żeby pokazać, jak to było. Ale stare zdjęcia to gdzieś tam też powrót do przeszłości, wspomnienia. Nie brakuje ci tych starych zdjęć? Wiesz co, właśnie teraz po pewnym czasie doszłam do wniosku, że trochę to było bez sensu, bo ja nawet nie mam możliwości pokazania drogi, jaką przeszłam. I rzeczywiście fajnie było sobie teraz tam siebie pooglądać na zasadzie żartu, ale wtedy, kiedy byłam nastolatką i kiedy te zdjęcia mi pewne rzeczy uświadamiały, no to nożyczki szły w ruch. Pomidorowa. Ale najbardziej lubię krem z pomidorów. Ale to taka, no, taka trochę ulepszona nasza pomidorowa, ale to się nie przepada. Sesja zdjęciowa z Jackiem Kurskim. Matko, zależy w jakiej roli byłby Jacek Kurski. W roli modela? Że modela, także modela obok mnie? No. Matko, ja myślę, że stanąć z Jackiem Kurskim obok to by było coś ciekawego. Lubię przygody, lubię wyzwania. Czekam na propozycję. Kuba Wojewódzki. Oczywiście, że na różowo. Kocham taki poziom abstrakcji życiowej i kocham taki poziom inteligencji, poczucia humoru, ironii, sarkazmu i wszystkiego. Pozdrawiam cię, Kubuś. Disco polo. Przepraszam moich rodziców. Śpiewanie. Oba. Ja przez pół życia wierzyłam, że mam talent, i że mam świetny głos. Byłam nawet na lekcjach w chórze w Kwidzynie, zapisałam się do teatru, gdzie się szkoliłam i ja byłam przekonana, że kiedyś pójdę sobie do The Voice albo do innej X Factor i że ja wygram i że ja będę śpiewać i że to jest moje przeznaczenie. To poprosimy, próbkę. Obejrzyj sobie taniec z gwiazdami, jak Abbę śpiewała. I na koniec taki dosyć poważny temat, przyjaźń w show biznesie. Chciałabym, żeby było tak, ale niestety wiem i chociaż właśnie ostatnie sytuacje pokazały mi, że w trudnych momentach są ludzie, którzy nagle okazują się twoimi przyjaciółmi, mimo że myślałeś, że nimi nie są, albo że przyjaźń w show biznesie jest niemożliwa, a jednak okazuje się, że być może jest możliwa. Nie chcę na razie oczywiście zapraszać, ale miałam parę gestów takiej lojalności, które mnie niezwykle wzruszyły. Aczkolwiek wiem, że na co dzień jest tak. Miałaś sporo tych negatywnych aspektów? Tak, miałam nawet takie koleżanki, które tylko udawały moje przyjaciółki, a liczyły, że się potknę, a potem jeszcze się z tego cieszyły i jakby filmowały to sobie, powiedzmy tak, w cudzysłowie. Więc jakby tak, natomiast chciałabym bardzo wierzyć, że jest tak i chciałabym wierzyć, że we względu na to, w jakiej branży istniejemy, przyjaźń rzeczywiście jest możliwa. To słuchaj, ja ci życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za udział w naszym programie. No i mamy to, więc piąteczka! Dziękuję.